Cześć, witam Was serdecznie. Celem dzisiejszego odcinka jest to, żebyś za około plus minus 10 minut wiedział dokładnie, kim jest introwertyk. Żeby to zrobić sprawnie, żeby sprawnie osiągnąć ten cel, będę korzystał dosyć nagminnie ze swoich notatek. Powiemy o definicji tego słowa, powiemy o historii, podamy jakieś przykłady. Będę tutaj dla Was pisał różnego rodzaju cytaty wypowiedziane przez introwertyków. Myślę, że naprawdę stanie się ten temat bardzo klarowny w dość krótkim czasie. Jeszcze taka osobista kwestia. Kiedyś, parę lat temu, myślałem, byłem praktycznie pewien, że wiem dużo więcej, aniżeli wiedziałem. Dzisiaj wiem, że mało wiem. I dzisiaj wiem, że bardzo ułatwiłoby mi realizowanie tego projektu, bardzo by mi ułatwiły realizowanie tego projektu Wasze reakcje, komentarze, łapki w górę, łapki w dół, komentarze pochlebne, niepochlebne, najlepsze byłyby po prostu szczere, gdyż wówczas wiedziałbym, w którą stronę, że tak powiem, kierować ten projekt. Oczywiście Wasz brak reakcji to również jakiś wyznacznik dla mnie, ale mniejsza z tym, nie zapętlajmy się, po prostu byłoby miło, gdybyś zostawił jakiś ślad po sobie. Introwertyk to osoba, która czerpie energię psychiczną ze swojego wnętrza. Z łacińskiego introversus, zwrócony do środka, to osoba, która dobrze czuje się w towarzystwie własnych myśli. Widzicie człowieka, siedzi na kanapie, bądź też leży na kanapie, telewizor jest wyłączony, w jego dłoni nie ma telefonu, nie gra żadna muzyka, oczy jego są otwarte, jest zamyślony. Tak jakby był w stanie jakiejś hipnozy bądź też medytacji. A człowiek ten po prostu w samotności rozmyśla. I to jest taki idealny obraz introwertyka. Idealny, gdyż rzadko kiedy spotkamy introwertyka w dokładnie takiej sytuacji. Introwertyk nie potrzebuje wielu stymulantów. Wręcz przeciwnie. Bodźce wyczerpują go psychicznie. Duża liczba bodźców go wyczerpuje. I teraz nie ma co introwertyka utożsamiać z nieśmiałością, bo to jest błąd. Nie ma co utożsamiać go z niechęcią do spotkań towarzyskich. Niektórzy twierdzą, że introwertycy są mizantropami. Mówią też, że są dziwakami. Ale to nie do końca, to niedobre spostrzeżenie, a na pewno nie do końca dobre spostrzeżenie. W 1921 roku Carl Jung, psychiatra, publikuje pracę Typy psychologiczne. I tam po raz pierwszy pojawiają się pojęcia introwersja i ekstrawersja. Psychiatra rozumie je jako kierunki, w które ludzie kierują swoje libido. Ważne tu, myślę, żeby zauważyć, że jest to przeciwne z teorią Frauda, który wszystko, niemalże wszystko, łączył z jakimiś podtekstami seksualnymi. Tutaj nie o to chodzi. Tu raczej chodzi o kierowanie, o kierunek, w który kierujemy swoją tak jakby ogólną energię życiową. Jung wysnuł teorię, że introwertycy kierują swoją energię do wnętrza. Najważniejsze jest dla nich odniesienie do samego siebie, a ekstrawertycy natomiast
na zewnątrz. Dla nich najbardziej liczy się opinia innych i społeczeństwa. I tutaj jest podana najbardziej pierwotna definicja tych dwóch słów: intro i ekstrawersja, ale oczywiście to jest wersja sprzed ponad 100 lat. Także bardzo mocno się to zmieniało w ramach historii. I tu znowu możemy przytoczyć koncepcję Hansa Eysenka. To angielski uczony, który zajmował się badaniem struktury temperamentu i stwierdził, że ludzka osobowość jest trójczynnikowa. Składa się na nią psychotyczność, ekstrawersja, przeciwieństwo do introwersji, i neurotyczność. Jakby prosto to nie zabrzmiało, praca nad jakby skojarzeniem tego w tych trzech słowach trwała wiele lat i praca ta również tutaj zawiera pojęcie introwersja. Dąży do tego, że spuścizna po tym człowieku jest ogromna, a tutaj tylko, żebyśmy mieli zarys danej sytuacji do zobrazowania pojęcia, jakim jest introwersja. Słusznie uważał, że introwersja i ekstrawersja to wymiary, czy też skala, a każdy człowiek zajmuje określoną pozycję gdzieś tam na tej właśnie skali. To, gdzie się na niej znajdziemy, zależy od czynników zewnętrznych, środowiskowych. Introwertyków będzie charakteryzowało wysokie pobudzenie kory mózgowej. Tak, introwersyków będzie charakteryzowało wysokie pobudzenie kory mózgowej. Eysenk wprowadził także pojęcie ambiwersji, czyli ambiwersja, połączenie introwersji i ekstrawersji. W odniesieniu do tej skali i biorąc pod uwagę różne okoliczności, człowiek może być zarówno introwertykiem, jak i ekstrawertykiem, czyli właśnie ambiwertykiem. I teraz osobiście uważam, też patrząc na swoje życie, że jest to dość trafne spostrzeżenie. Nikt z nas nie jest stuprocentowym introwertykiem ani stuprocentowym ekstrawertykiem. Ale uważam także, że skłaniamy się bardziej ku którejś z tych, że tak powiem, osobowości. Albo jesteśmy bardziej introwertykiem, albo bardziej ekstrawertykiem. To spostrzeżenie jest o tyle ważne, że czasami przybieramy jakąś rolę, w której nie jesteśmy do końca sobą. I wówczas to niebycie sobą łączy się z tym, że tracimy wówczas bardzo dużo energii życiowej. Po prostu czujemy się bardziej zmęczeni fizycznie, psychicznie, aniżeli gdybyśmy byli sobą. I tutaj, żeby to zobrazować, wyobraźmy sobie sytuację, że trafiamy w grono ludzi, którzy tak jakby nie nadają na tych samych falach, co my. Mówi się czasami, że ktoś jest strasznym wampirem energetycznym, że mieliśmy do czynienia z wampirem energetycznym. Ja bym tutaj pozwolił sobie stwierdzić, że nie mieliśmy do czynienia z wampirem energetycznym, tylko mieliśmy z osobą, która nadaje na innych falach, aniżeli my jesteśmy. Z inną osobą, aniżeli my jesteśmy. Na przykład ja jestem introwertykiem, załóżmy, i miałem do czynienia z ekstrawertykiem. Albo z kilkoma ekstrawertykami. Chcąc się dostosować, przybierałem rolę tychże osób, co bardzo mocno wykańczało mnie psychicznie, zabierało mi dużo energii i przez to czułem się bardzo zmęczony. Warto też, myślę, stwierdzić, że introwertyk reaguje
równo na wszystkie bodźce zewnętrzne. Chce jakby mieć wszystko pod swoją kontrolą i wszystko, co go otacza, bierze pod swoją rozwagę. Także jest w miejscu, gdzie bardzo dużo się dzieje. Jest dużo różnych ludzi. Każdy mówi coś innego. On stara się być aktywny w stosunku do wszystkich, mimo że rozmawia tylko z kimś, kto, że tak powiem, stoi naprzeciwko niego. Ale oprócz tego jeszcze słucha muzyki w tle i zastanawia się gdzieś tam nad tym, czy to jest odpowiedni rodzaj muzyki. Stara się mieć też pod kontrolą czynniki pogodowe i konkretnie wszystko, co go otacza. A to jest bardzo mocno wykańczające, dlatego właśnie introwertycy w związku ze swoją skomplikowaną dość głową, ale być może pozytywnie skomplikowaną, dążą do ciszy i spokoju, miejsca, gdzie mogą często przebywać w samotności, bo takie środowisko jest dla nich naturalne i w takim środowisku ładują baterie. I tutaj jeszcze warto wspomnieć o modelu Wielkiej Piątki, opracowanym przez Paula Costę i Roberta McCrea. Tu osobowość składa się z 5 czynników: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność. Znowu, nie mamy mowy o introwersji, która jak najbardziej w tym modelu funkcjonuje. Ale tutaj ta introwersja jest w odniesieniu właśnie do ekstrawersji. Introwertyków cechuje brak zachowań charakterystycznych dla ekstrawertyków, czyli brak u nich zachowań takich jak towarzyskość, serdeczność, aktywność, poszukiwanie doznań i pozytywna emocjonalność, takie jaki ty jesteś cudowny. Introwertyk nie potrzebuje czegoś takiego, tak jakby w historii swojego życia. Dlatego introwertycy są postrzegani jako nieśmiali, wycofani, co nie do końca jest zgodne z prawdą, bo mogą być pewni siebie, przebojowi, a co znowu ważne, asertywni, bo często, przepraszam bardzo, brakuje nam tej asertywności. I dalej, potrzebują spokoju, aby czuć się dobrze i móc się skoncentrować. Ten spokój jest potrzebny do skoncentrowania się, bo jeżeli słyszę, że tu ktoś coś do mnie mówi, tam coś się dzieje, etc., nie mogę się skoncentrować na jednej rzeczy. Ja na przykład odkryłem, tak mi się wydaje, że jestem introwertykiem, który bardzo często gra ekstrawertyka. Bardzo często gram ekstrawertyka. Faktycznie czuję, że mnie to obciąża, w sensie obciąża moją energię życiową. Ale jednak właśnie przez to stwierdziłem to, że najprawdopodobniej jestem introwertykiem, gdyż spokój, relaks odnajduję w takich chwilach, gdzie mogę sobie sam posiedzieć ze swoimi myślami, gdzie mogę dokonywać tak zwanej introspekcji na zasadzie tego, co stało się w przeszłości. Otóż nie chodzi o to, że też nie wiadomo jak tkwię w tej przeszłości, tylko po prostu zastanawiam się nad tym, co było i co w związku z tym mogę zrobić. I jeszcze właśnie chciałem tutaj dodać, że warto choćby nawet wykonać sobie tak zwany test Gallupa. Otóż poznać siebie. Dlatego, że jeżeli jesteś osobą, która ma jakiś dany typ osobowości, ale na co dzień, czy to w domu swoim rodzinnym, bo tak może być, czy poza swoim domem w pracy, gra osobę inną, aniżeli jest jej, że tak powiem, konstrukcja psychiczna, to wówczas właśnie jest to wykańczające i na dłuższą metę może to się bardzo mocno odbijać na naszym zdrowiu fizycznym bardzo często, a co za tym idzie, psychicznym, bo ciężko o jedno bez drugiego, gdyż to wszystko gdzieś tam krąży po naszym organizmie.
nie chcę się w to zagłębiać, ale jak najbardziej jestem w stanie to połączyć sobie w głowie, że faktycznie tak jest. Ktoś, kto długo, wiele lat, czasami całe życie, naprawdę, czasami całe życie nie jest sobą, to później ma w związku z tym konsekwencje zdrowotne. Zdrowotne mogą być natury fizycznej, ale są i tutaj warto poznać siebie. Są na dzień dzisiejszy na to sposoby, choćby ten test, o którym wspomniałem, po to, żeby ci było lżej. Ale czy będzie? Czy zrobisz coś w związku z tym? To już jest kolejny, bardzo skomplikowany temat. Dlatego, że tutaj też potrzebne są pewne kroki, a choćby nawet reguła, zaangażowanie i konsekwencja może gdzieś trzymać nas w sieci, w kleszczach, w kajdankach. Wiecie, o co chodzi. Jedźmy dalej. Cechy introwertyków, żeby już tak fajnie sobie to do końca zobrazować. Cechy introwertyków. Skłonność do unikania bodźców, małomówność, zamiłowanie do spędzania czasu w samotności, zmęczenie interakcjami z ludźmi, zamiłowanie do porządku, refleksyjność, potrzeba ciszy i spokoju, zwłaszcza w skupieniu, dłuższy proces nawiązywania relacji niż w przypadku ekstrawertyków. I tu też może być tak, że introwertyk z pozoru szybko nawiąże relacje, ale zaraz, to w głowie ekstrawertyka może być już gotowa, zacementowana relacja, a w głowie introwertyka tylko gra. Mamy relację, którą teraz muszę dokładnie sobie zklasyfikować, że tak powiem, czy jest warta świeczki. Rezerwa w stosunku do nowo poznanych osób, bogate życie wewnętrzne, umiejętność obserwacji, kreatywność i konkretność. Czyli jak widzicie, bardzo też pozytywne cechy. Zatem introwertyk to nie nieśmiały nudziarz zamknięty w sobie i arogancki, tylko osoba, która potrzebuje małej ilości bodźców zewnętrznych, ale bowiem jej mózg jest bardzo analityczny i wszystko bierze pod rozwagę. Co za tym idzie, nadmiar bodźców wyczerpuje taką osobę psychiczną. Nie należy bać się takich osób. Często bywają skryte i nie dzielą się emocjami, zwłaszcza z nowo poznanymi osobami. Ale to nie znaczy, że nie da się z nimi stworzyć zdrowej relacji. Introwertycy są dobrymi słuchaczami. Nie widzą potrzeby w opowiadaniu głupot i tworzeniu fake newsów. To osoby, dla których rzeczywistość jest bardzo realna, które warto mieć przy sobie ze względu na fakt, iż nie pozwolą ci uciec daleko w świat fantazji, z którego powrót może być trudny i nierealny. W każdym razie introwertyk, ekstrawertyk, ambiwertyk to cechy osobowości. Wszystkie te cechy są ważne i potrzebne. Wszystkie mogą stanowić wartość. Wszystko. Cześć. Jeszcze tylko dodam, ale to ze swojego własnego doświadczenia, że introwertycy to osoby, którym można powierzać tajemnice. Taka osoba nie widzi sensu, no przede wszystkim w ogóle istnienia tajemnic, ale jeżeli już takowa jest i ktoś mi ją powierza, to nie widzę sensu, żeby się nią dzielić dalej, a raczej widzę konsekwencje związane z tym, że przekazuję tą informację dalej, które mogą być totalnie niekorzystne, a co za tym idzie, zaburzą mój tak potrzebny mi do życia spokój.